Ostatnio nagrałem film na temat totalnej porażki. Była to dosłownie szybka informacja, bo myślałem, że tego samego dnia uzyskamy odpowiedź na nurtujące nas pytanie. Ale jednak 16,5 godziny nie oznaczało czas do premiery, a jakąś inną informację. Nadal nie wiemy, co to oznacza. Ale wiemy, kiedy się dowiemy czegoś więcej. I dziś wam o tym opowiem. Zapraszam do oglądania. Informacje, skąd wiemy, że będzie nowy sezon, pochodzi z gazetki TV Kids. Gazetka promuje nowe seriale i nowe sezony kreskówek, kierowane głównie dla dzieci. I to nie oznacza, że totalna porażka będzie coś w stylu dramy ramy. Po prostu informacja tam się znalazła, ponieważ TV Kids jest powiązane z wydarzeniem MIP.com, na którym wszystkiego się dowiemy. Otrzymaliśmy 17 różnych charakterów i wiele osób uważa, że są to kopie postaci z starych sezonów. Jednak nie skreślajmy tych postaci od razu, dajmy im szansę. A więc czym jest MIP.com? MIP.com to wydarzenie promujące seriale, no generalnie wszystko. Wydarzenie trwa od 17 do 20 października i na tej stronie dostaniemy odpowiedź, kiedy będzie nowy sezon. Spekuluję, że dopiero na nowy rok lub krótko przed otrzymamy chociaż zwiastun. A jak widzimy, Fresh TV bardzo ciężko pracuje nad serialem. Nawet wzięli do pomocy inne studio, które będzie pomagać w produkcji. Jednak o jednej rzeczy zapomnieli. O starym sezonie ze starymi postaciami. Co z nim? No, na razie nic nie wiadomo. Dosłownie nikt nam nie udzielił żadnych informacji. I jeszcze na koniec, nic nie wiemy o polskim dubbingu, albo czy nawet kreskówka będzie emitowana w Polsce. Miejmy nadzieję, że tak. Ja prywatnie czekam na nowy sezon, mam nadzieję, że twórcy choć trochę nam coś powiedzą. Nie mamy nic do wyboru, tylko czekać na to, aż totalna porażka po prostu wróci. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy uważacie na temat. Chciałem zebrać więcej informacji, no ale jak już powiedziałem wcześniej, te 26,5 godziny nie oznaczało daty premiery, tylko coś innego. Być może, nie wiem, ilość łącznych odcinków, chociaż to też jest nieprawda, gdyż będzie 15 odcinków albo 16, już nie pamiętam. Ale wiemy, że na pewno będzie raz tak, że dwie osoby wypadły w jednym odcinku. To jest raczej potwierdzone. I to na tyle. Dzięki za oglądanie. Elo elo.